Cześć kochani, dzień dobry, witam was w następnym vlogmasie. Ja jestem w Bielsku, jak widzicie, włosy związane w kuc, będą robione nowe, zrobimy na pewno odrost i zrobimy ochłodzenie kolorku. I jesteśmy z Wami po fryzjerze. Przyjechałyśmy właśnie do Galerii Katowickiej i lecimy na zakupy prezentowe. Jest tragicznie dużo ludzi, serio, parking był mega pełny, ale mam nadzieję, że uda nam się zrobić zakupy i nie będzie mega kolejek. Byłyście ciekawe, jak mama wygląda w nowej kurce, którą kupiła w Zarze. Bardzo dobrze się prezentuje. I mama sobie szuka właśnie bucików do SC, do biegania w pracy. I spodobały nam się te trampki. Przymierzaj, a tu masz jeszcze jednego, nie chcesz? Co? A, bo on jest z klipsem. Znalazłyśmy jeszcze takie złote. I chyba będą wygodniejsze, no. Są większe. Bo są szersze przody. Ale takie disco na Sylwestra możesz nawet z tych butach wyskoczyć. Wygodne. Masz drugiego może, chcesz? Nie. Dobra? Git? Jak ja się zestroję w takie buty. Eleganckie. A weź sobie potem na zmianę, jak będą ci nogi bolały po pracy, klapeczki. Mama sobie mierzy, ja w międzyczasie wam się tutaj pokażę. Zrobiłam sobie włosy takie jak ostatnio. Skróciłam końce trochę bardziej, 6 cm. No i odświeżyłyśmy kolor, zrobiłyśmy odrost. A teraz mam po prostu wyprostowane, dlatego są takie idealnie gładkie. Znalazłyśmy w TK Maxie w Galerii Katowickiej dział wyprzedaży. I słuchajcie, są tutaj świeczki w ogóle w super cenach, świeczki w promocjach. Bardzo ładnie pachnie. Patrz, jaka różowa piękna, może być do Esce. A zobacz to. Widzisz? To jest dla psa świeczka. No, potem dopalasz chyba i masz po prostu miskę. Tak mi się wydaje. Ja mam tu są już Halloweenowe. Mega. Na przyszły rok można się obkupić. Pokaż, co sobie znalazłaś. Pochwal się. No co sobie znalazłam, no. Pokaż. Znalazłam sobie torebkę piękną, złotą. Dla niepoznaki na wino. Torebka na wino. Idealna. Bierzesz? Gdzie będziesz z nią chodzić? Do pracy? Nie, mam takie wyjścia. Weszliśmy właśnie z mamą do sklepu, który był kiedyś naszym odkryciem z mamą. Pamiętasz, ile lat temu kiedyś znalazłeś gdzieś na Nunana i nam się tak spodobał? Chyba był kiedyś w Pogoli w Dąbrowie. Był w Pogoli, to był hit. Tak, i my z mamą przed wszystkimi te The Actionami, tylko kupowałyśmy właśnie rzeczy w Nunana i teraz otworzyli go w Galerii Katowickiej i właśnie sobie oglądamy tutaj prezenty, bo to jest dużo fajnych rzeczy. Zobaczcie, jakie są ładne kupeczki z takimi literkami. Na to, na tym jest czapeczka Świętego Mikołaja i napis Wesołych Świąt. Takie kubki w takim stylu starym, nie? Mhm. Fajne, bardzo ładne. I kosztują teraz w ogóle promocją. Super. W tym roku bardzo modne są te wszystkie dziadki do orzechów i tu jest taka malutka figurka, ale poobdzierana. Jesteśmy z mamą, słuchajcie, po zakupach. I w sumie nic specjalnego nie kupiłyśmy, nie? Nic. No. Także wracamy, faktycznie pełno ludzi wszędzie. Lecimy do auta. Plus jest, słuchajcie, taki, że dokupiłam tak naprawdę chyba wszystko dla wszystkich do prezentów. Także chociaż tyle, nie będę wam tutaj tego dokładnie pokazywać, co dla kogo mam, tak jak wam mówiłam, bo dopiero pokażę wam to w jutrzejszym filmie, żeby nikt nie zobaczył, co jest dla kogo. Ale właśnie mówię, że dokupiłam po sobie chyba wszystko dla wszystkich, co potrzebowałam. Plus to jest taki, że nie musiałam monet wrzucać do automatu, bo to mnie stresuje. Bo Maci miała problem w Bielsku z parkometrem, ale tutaj w Galerii Katowickiej w ogóle zdążyłyśmy w godzinkę zrobić zakupy, dzięki czemu mamy w ogóle darmowy parking, bo do 2 godzin jest. No, darmowo. A ja, te. A Maj, słuchajcie, jak księżniczka z Frozen. Niewieściutka. Albo jak Smurf. Albo jak Smurfik, ale Smurfy mają te białe czapki. Czy niebieskie czapki, białe stroje? Jakoś tak. A teraz to nie wiadomo, bo to się zmienia. Moda się to zmienia. Nowoczesny Smurf. Mama jest nowoczesnym smurfem. Ale tutaj trochę się luzuje. Już widzisz, ile tych zielonych miejsc? No w sumie jest po 20. Za chwileczkę no. Pewnie, no to się już luzuje. My jeszcze z mamą dzisiaj tak mało co jadłyśmy, więc jesteśmy jeszcze głodne. Także te zakupy były zrobione ekspresowo. Nawet nie wyjeżdżałyśmy na wszystkie piętra, na sklepy. Tylko tak naprawdę na 2 piętrach, nie? Obskoczyliśmy sobie wszystkie sklepy. Dobrze, że nie nerwowe. No nie jesteśmy nerwowe na szczęście, no. Ale nie, ja jestem taka słaba przez to, że nie jadłyśmy.
czuję tak w żołądku głodzik, bo jadłam tylko w sumie śniadanie z cateringu. No i mama na szczęście wzięła banana i jogurt, więc coś tam się posiliłyśmy w ciągu dnia. Mama się, słuchajcie, załamała, bo jak wchodziłeś do sklepu, to mówili przez tam jakiś komunikat podawali, żeby wyjeżdżać ulicą Słowackiego, bo główny wyjazd jest zakorkowany. I właśnie podjechałyśmy i właśnie wjechałyśmy w korek. Słuchajcie, stoimy tak naprawdę na samym początku wyjazdu z minus 3. Musimy przejść przez całe minus 2 i dopiero tam jest wyjazd, więc jeszcze troszkę samochodów przed nami. Ale oni to mówili godzinę temu. Ja myślałam, że już się rozluzowało to. No, wychodzi na to, że nie. O Boże. Robimy wam update. Słuchajcie, stałyśmy spokojnie z 20, nawet może 30 minut w tej kolejce. Teraz patrzę na zegarek, jest 21, a my wyszło, no to więcej. 40 minut prawie, tak. Stałyśmy w tej kolejce, także dopiero wyjechałyśmy i mamy teraz do domku 20 minut, więc chociaż tyle, że już nie ma żadnych korków w drodze powrotnej, bo jest już taka godzina, że pewnie większość ludzi w domach. Wróciłam do domku, włączyłam pralkę, założyłam sobie okulary, bo już od soczewek miałam zmęczone oczy. Katra jeszcze nie ma i pewnie nie będzie go jeszcze przez najbliższe 2 godziny. Przed świętami mamy teraz sporo pracy związanej, oprócz tego, że ja mam z jakimiś projektami, które tworzę na Instagramie, na YouTubie, wiadomo, z Vlogmasem, no to jeszcze mamy sporo pracy, jeśli chodzi o drogerię i o Wowkau, bo musimy wszystko sobie tak dopiąć, poustalać, zaplanować, żeby mieć w Wigilię i w pierwszy dzień świąt trochę więcej luzu. Też przy okazji, wiecie, myślimy już o rzeczach na przyszłość, które będziemy wprowadzać, stanach magazynowych i w ogóle jeszcze tematów jest wiele, więc faktycznie ten grudzień, już wam mówiłam, jest bardzo intensywny, a ostatnie dni przed świętami nie są wcale mniej intensywne, bo jest jeszcze dużo prywatnych rzeczy, które trzeba ogarnąć, więc tak, wiecie, jest sporo pracy, ale tak mi właśnie wzięło na przemyślenia, ponieważ mamy przedostatni vlogmas w tym roku, 23, i powiem wam, że bardzo się cieszę, po pierwsze, że udało mi się dotrwać do końca i udało mi się codziennie publikować film, a po drugie, bardzo się cieszę i bardzo wam dziękuję, że wy jesteście tutaj ze mną, że oglądacie te filmy, że oglądacie te vlogmasy, że jeśli danego dnia nie macie czasu, to na kolejny dzień nadrabiacie zaległości i oglądacie kolejny nowy odcinek, także to jest super miłe, bardzo wam dziękuję. I myślę, że ten odcinek wiele osób obejrzy jako ostatni przed Wigilią, bo ostatni vlogmas pójdzie w Wigilię, no i podejrzewam, że niektórzy będą sprzątać, gotować i nie każdy będzie miał czas na oglądanie w tle filmu. Może część osób obejrzy ten film dopiero po Wigilii, czy tam w pierwszy dzień świąt, więc życzę wam już dzisiaj zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie rodziny, w gronie najbliższych. No i odpocznijcie trochę w tym czasie. Ja naprawdę zaplanowałam sobie, że pierwszy i drugi dzień świąt spędzę, tak wiecie, z rodziną faktycznie. I postaram się trochę odpocząć, tak wiecie, od social mediów, od takiego codziennego życia, od pracy. Ja lubię spędzać czas aktywnie i mamy plany na drugi dzień świąt, wyjechać gdzieś, więc śledźcie Instagram, pewnie jakieś relacje będą pojawiały się na Instagramie. Wszystkiego dobrego, kochani. Dzisiaj też tak właśnie myślałam nad tym, że mam ogromną nadzieję, że święta za rok będą już normalne, że wszystko na świecie będzie okej, i że jakby nie będzie już żadnych kwarantan, żadnych izolacji, i będzie można po prostu spędzić święta w całym składzie, bo my od zeszłego roku spędzamy święta w węższym gronie, nie w takim jak zawsze, także no mam nadzieję, że już od przyszłego roku będzie serio normalnie i nie będzie trzeba się stresować, wiecie, po prostu tym, że ktoś kogoś zarazi, jeden ma kwarantannę, inny to, tamto. Mam ogromną nadzieję, że tak będzie. Dajcie znać, jak wy spędzacie święta, czy spędzacie w normalnym gronie, w takim jak zawsze, jak w poprzednich latach, czy też macie ograniczone grono, jeśli chodzi o rodzinę. Powoli układam sobie też w głowie postanowienia noworoczne, bo myślę, że stryknięcie palcem i będziemy mieć Sylwestra, a więc już tak powoli, wiecie, myślę nad jakimiś celami na przyszły rok. Mam już trochę celi, mam trochę planów na przyszły rok, ale chciałam sobie je tak, wiecie, w głowie poukładać bardziej. Myślę, że zrobię to przez święta, ale już tak czasami w wolnych chwilach o tym myślę i na pewno chcę z powrotem wrócić do regularnych ćwiczeń. W grudniu
przez wszystko, przez natłok po prostu wszystkich obowiązków, odpuściłam treningi. Byłam w grudniu 3 razy u Gosi na komorze, w komorze hiperbarycznej. To też jest super sprawa i też to jest super dla zdrowia, ale jakby sam taki wysiłek fizyczny na zasadzie ćwiczeń, treningów jest też dla mnie ważny. Ja czuję się o wiele lepiej, kiedy ćwiczę, no a w tym miesiącu po prostu jakoś to uciekło, jakoś nie było czasu i od stycznia na 100% wracam. 2-3 razy w tygodniu trening i jeszcze z 2 razy w tygodniu dłuższy spacer, najlepiej taki marsz, bo też uwielbiam spacerować, czy w zimę, czy w lato, jesień, wiosnę, nieważne jaka pora roku, bardzo lubię chodzić, bardzo lubię spacerować, mieszkam w takiej okolicy, że mam dużo terenów do spacerowania, więc tylko trochę motywacji, zaplanowania sobie tego dnia, żeby znaleźć na to moment i musi tak być. Jak macie jakieś cele, też możecie się podzielić chętnie w komentarzach, je poczytam i może zainspiruję się jakimś celem. Otwieramy kalendarze, ostatnie okienka. No dobra, dzisiaj przedostatnie okienko. Okej. Okay. Nie wyciągałam tych kartoników przez cały czas wyciągania okienek z kalendarzy i przez to wydaje mi się, że jakby wiecie, jeszcze ich jest normalnie dużo. No a tutaj niestety mamy dzisiaj 23 i zostało nam tylko jedno okienko na jutro. 24. No ale dobra, otwieramy dzisiaj 23. Zwykle te prezenty 23-24 są takie bogate, fajne, więc widzę, że tutaj też będzie jakiś spory produkt. Okej! Jest to pełnowymiarowy żel do mycia twarzy z witaminą E. Ta seria z witaminą E od Body Shop jest bardzo fajna, także super. Wrzucam pod prysznic i na pewno będę używać. Jeszcze taka propos tego kalendarza, to ten kalendarz jest taki ładny, tak fajnie zrobiony, że szkoda po prostu wyrzucać tego opakowania, no ale co zrobię, no. No nie wykorzystam, w przyszłym roku będę mieć pewnie nowy, także szkoda po prostu wyrzucić, no ale jutro będzie trzeba się z nim pożegnać, jak powyciągam wszystko. Wszystkie okienka wyjedzone, prawie wszystkie zostały, 2 ostatnie na dziś i na jutro. 23 i mamy 2 kuleczki czekoladowe od Linda. 23, otwieramy. O, jakie piękne kolczyki. Zobaczcie, jakie piękne kółeczko miałam tutaj w kalendarzu. Takie czerwono-białe, no piękne, świąteczne. Troszkę jak moje paznokcie, jak ten motyw na serdecznym i na małym. Super, śliczne. Szukamy 23 w kalendarzu z Mixit. I co, ja jestem ślepa? Jest. Jest. Co my tutaj dzisiaj mamy? O, granola. Granola o smaku malin, migdałów i miodku. I widzę, że są też wiórki kokosowe w środku. Superowo. Biorę się trochę za ogarnięcie mieszkania. Kasper rano chyba szybko się ubierał i śpieszył, bo zostawił ubrania na kanapie, powyciągane z kanapy, więc muszę troszkę posprzątać. Jutrzejszy dzień chyba zacznę od otwarcia kalendarzy, bo zawsze w tych 24 okienkach są super rzeczy, także już teraz nie mogę się doczekać jutra. I jutro też na pewno będziemy pakować prezenty i kompletować. Tak jak obiecałam, pokażę Wam wszystko, co komu daję, jak pakuję, także to wszystko w jutrzejszym vlogu. Dzisiaj Wam za tego vloga dziękuję. Nie był długi, ale pół dnia spędziłam u fryzjera i wiecie, tak słabo. Potem byłam w galerii, też zajęta prezentami, także dzisiejszy vlog nie był długi. Widzimy się oczywiście już jutro. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz wesołych świąt, buziak i do jutrka.